Łowić batem można praktycznie cały rok, również późną jesienią i zimą. Kiedy jednak woda jest zimna, a dni krótkie, ryby schodzą na głębszą wodę, gdzie mają bardziej stabilną temperaturę. Szczególnie leszcze grupują się w ławice i szukają głębszych partii wody. Właśnie z tego powodu, aby łowić batem leszcze w listopadzie, musimy znaleźć miejsce o odpowiedniej głębokości, bo na płyciźnie próżno ich szukać. Bardzo mocno ogranicza to ilość odpowiednich stanowisk, bo na większości jezior odpowiednio głęboka woda znajduje się daleko od brzegu, czyli praktycznie poza zasięgiem bata. Idealnymi miejscami są różnego rodzaju porty czy przystanie, jak również sztuczne tamy czy wykopane sztucznie blisko brzegu rowy lub naturalne rynnowe jeziora, gdzie dno schodzi gwałtownie w dół i batem idzie łowić na dużej głębokości blisko brzegu. Jeśli znajdziemy już odpowiednie miejsce, warto zadbać o właściwe zanęcenie. Zimą powinno nęcić się ciemnymi lub czarnymi mieszankami, choć w przypadku leszcza nie ma to aż tak dużego znaczenia. Naturalny, nieco ciemniejszy kolor mieszanki będzie działał tak samo dobrze jak i czarny. Na większości łowisk leszcze przy zimnej wodzie nie przepadają za zanętą spożywczą. Zbyt intensywnie pachnąca i treściwa zanęta może wręcz odstraszyć leszcze, zamiast je przyciągnąć i utrzymać w nęconym miejscu. Wielu bardzo dobrych wędkarzy w ogóle nie używa zanęty spożywczej na leszcze w listopadzie i ogranicza się do gliny z robakami. Jednak moim zdaniem jest to właściwe rozwiązanie na trudne, dwudniowe zawody z małą ilością ryb i dużą ilością zawodników, gdzie ryba jest mocno przekarmiona. Przy klasycznym łowieniu na jednodniowych zawodach, kiedy łowisko nie jest zbyt mocno przenęcone, lub do łowienia prywatnego, warto użyć nieco zanęty spożywczej, choć w mocno ograniczonej ilości. Pół litra namoczonej zanęty to ilość absolutnie wystarczająca, a prawdopodobnie wystarczyłaby również ilość 1/4 litra. Zanęta ta ma za zadanie zapachem przywabić ryby i nic poza tym. Zatrzymać w łowisku mają ją robaki. Oczywiście tak mała ilość zanęty nie może być podana sama, bo nie miałoby to sensu. Pływające nad zanętą ryby, wywołując ruch wody, rozproszyłyby ją w minutę. Dlatego, aby zanętę rozcieńczyć i przytrzymać przy dnie, potrzebna jest glina i to w dużej ilości. Na pół litra wspomnianej wcześniej namoczonej zanęty powinno to być 5 do 6 litrów gliny. Na jezioro o niewielkim ruchu wody klasyczny miks to glina wiążąca, glina rozpraszająca oraz ziemia torfowa pomieszana w równych ilościach. O ile zanęta sprawdzi się na wstępne nęcenie, to już przy donęcaniu raczej bym ją pominął i ograniczył się do gliny oraz robaków. Robaki są najważniejszym elementem nęcenia leszczy. Bez nich nie warto w ogóle wychodzić w listopadzie na leszcza. Najlepszy jest jokers, który jest niezbędny na zawody, ale już na prywatne łowienie wystarczy dużo tańsza pinka, białe robaki, kastery czy siekane czerwone robaki. Nęcąc z robakami należy pamiętać, że są one bardzo treściwe i leszcze szybko się nimi nasycą. Dlatego nie wolno przesadzać z ilością. 100 do 150 ml wszystkich robaków w zupełności wystarczy, ale trzeba je odpowiednio rozproszyć w glinie. Dlatego potrzebujemy dużo gliny, żeby ryby szukały i polowały na pojedyncze robaki, a nie żarły jak świnie z koryta. To utrzyma je na bardzo długo w łowisku i pozwoli nam złowić ich dużo więcej. Jeszcze kilka słów o donęcaniu. Leszcze, zwłaszcza przy zimnej wodzie, niezbyt lubią, żeby cokolwiek spadało im na głowę. Zresztą przy ciepłej pogodzie jest podobnie. Dlatego najlepiej jest zanęcić solidnie raz i później już nie donęcać. Niestety często się zdarza, że leszcze biorą kilkadziesiąt minut i nagle przestają. Zazwyczaj są dwa powody takiej sytuacji. Spięta ryba lub koniec robaków na dnie. W obu przypadkach leszczy prawdopodobnie nie ma w łowisku, więc bez oporów.
Jeżeli akurat w danym momencie nie biorą, przestały brać, możemy wrzucić kilka możliwie jak najmniejszych kulek z robakami, aby przywołać ryby z powrotem. Łowiąc batem, w przeciwieństwie do tyczki, lepiej wrzucić 3 do 5 kul raz na godzinę, niż donęcać po jednej kulce, ale regularnie, co kilkanaście minut. Przy bacie każda wpadająca kula robi hałas, który skutecznie płoszy ostrożne leszcze. Łowienie batem leszczy to sztuka dużo trudniejsza niż tyczką czy fiderem. Leszcz lubi nieruchomą przynętę i o ile przy pomocy tyczki czy fidera taką prezentację przynęty bardzo łatwo osiągnąć, to w przypadku bata jest to niezwykle trudne. Aby to osiągnąć, potrzebujemy odpowiednio skonstruowanego zestawu i bezwzględnie musimy zatopić żyłkę. Odcinek żyłki pomiędzy szczytówką a spławikiem, kiedy spływa po powierzchni, zwłaszcza przy wietrze, działa jak żagiel i przesuwa zestaw, wywołując niewskazany na leszcza ruch całego zestawu i co za tym idzie przynęty. Żeby zatopić ten kawałek żyłki, należy zarzucić troszeczkę dalej, wyciągnąć rękę, zatopić samą szczytówkę i potem gwałtownie wykonać ruch łokciem, szybki ruch do tyłu. Dzięki temu utopimy żyłkę i zestaw spływać będzie dużo wolniej, kiedy ta żyłka jest pod wodą, a nie na powierzchni. Oczywiście dużo łatwiej zatopić żyłkę, jeśli mamy przy bacie nieco większy spławik. Większy spławik to również stabilniejszy zestaw i mniej ruchoma przynęta. Leszcze będziemy łowić raczej dłuższymi batami, 7 bądź 8-metrowymi, dlatego minimalna gramatura spławika to 2 gramy. 2 gramy przy bezwiecznej pogodzie, choć dużo lepszy wydaje się spławik 3, 4 lub nawet 5 gram. Duży 5-gramowy spławik raczej kłóci się z delikatnym zimowym łowieniem ostrożnych leszczy, jednak nie należy się obawiać. Leszcze o tej porze biorą z dna. W większości przypadków podnoszą przynętę, dlatego czują jedynie wagę najniżej położonych śrucin i nie muszą wciągać wielkiego spławika, który na pewno by zauważyły, wypluwając szybko przynętę. Łowiąc batem robimy jak najprostszy zestaw, bo tylko taki uchroni nas od splątań, o które podczas łowienia batem nie trudno. Obciążenie główne i śruciny sygnalizacyjne przy przyponie. Jak już wcześniej wspomniałem, śruciny sygnalizacyjne powinny unieruchomić przynętę i przytrzymać ją przy dnie. A podczas wbrania to właśnie one odpowiedzialne są za sygnalizację brania, czyli tak zwaną wystawkę. W zależności od tego, czy w łowisku jest uciąg, czy go nie ma, śruciny sygnalizacyjne powinny być większe lub mniejsze. Przy braku uciągu, przy bardzo spokojnej wodzie, mogą to być 3 śruciny numer 9. Przy większym uciągu nawet 3 śruciny numer 5. Śruciny zazwyczaj skupiamy w jednym miejscu, choć przy dużym uciągu możemy je lekko rozsunąć i najniższą położyć na dnie. Spowolni to nieco ruch zestawu i przynęty, co w oczach leszcza zdecydowanie poprawi prezentację przynęty i prawdopodobnie zachęci go do brania. Główne obciążenie umieszczamy 30 do 35 cm ponad śrucinami sygnalizacyjnymi. Tak nisko zawieszone spowolni spływanie zestawu, o co nam przede wszystkim chodzi. Przy tak dużej gramaturze spławika jego kształt nie ma zbyt dużego znaczenia. Ważne, żeby miał on w miarę wyporną, najlepiej plastikową antenkę, która nie pozwoli mu się zatopić przy delikatnym jeziorowym uciągu. Haczyk przy zestawie musi być dopasowany do przynęty. Możliwie jak najmniejszy. Leszcz ma bardzo delikatny pysk, co jest powodem licznych spięć tej ryby podczas holu. Łowiąc leszcze batem, zdecydowanie należy unikać haczyków z wąskim kolanem. Zapinamy nimi leszcze za samą skórkę i bardzo często je gubimy. Dużo lepsze są haczyki z szerokim łukiem. Wbijają się głębiej, co daje nam dużo większe szanse na skuteczny hol. Zdecydowanie lepiej trzymają haczyki grubsze z grubszego drutu i są one moim wyborem numer 1, jeśli łowię na kastery czy czerwone robaki. Kiedy na haczyk zakładam ochotkę, niestety trzeba sięgnąć po cieńsze druciaki, choć cały czas z szerokim łukiem kolankowym.
Przynęty generalnie powinny być małe. Najlepiej sprawdza się ochotka. 3-4 larwy na haczyku to najpopularniejsza przynęta, choć przy bardzo słabych braniach jeszcze lepiej sprawdza się ochotka pojedyncza. Jeżeli jednak nęcimy pinką, kasterem czy dendrobaną, te same przynęty powinny trafić na haczyk i będą na pewno skuteczne. Jeśli chodzi o dendrobenę, to warto odciąć krótki 3-4 cm kawałek i naciągnąć go na żyłkę i haczyk. Duże dendrobeny zostawiamy na ciepłe lato i jesień, kiedy leszcze żerują najlepiej. Przypon nie może być zbyt krótki. Dłuższy przypon to stabilniejsza przynęta, a i leszcz dużo później czuje opór i pewniej zasysa. 20 do 25 cm to idealna długość przyponu na leszcze łowione batem. Żyłki w krystalicznie czystej wodzie o tej porze muszą być jak najcieńsze. 0,10 to najgrubsza opcja, a warto zaryzykować z żyłką 0,08 czy nawet 0,07. Ryby zimą nie walczą aż tak mocno i łatwiej wyholować je na delikatniejszy sprzęt i cieńsze żyłki. Oczywiście przy tak wycienionym sprzęcie niezbędny jest podbierak. Najlepiej na długiej rękojeści, żeby do minimum ograniczyć pluskanie się leszcza na powierzchni wody. Przy tak delikatnym zestawie warto również zaopatrzyć się w bat z cienką, bardzo delikatną szczytówką. Tylko taka szczytówka nie pozwoli wyrwać małego haczyka z delikatnego leszczowego pyska. Spięcia leszczy to prawdziwa zmora przy łowieniu batem. Najwięcej wspina się ich na powierzchni, kiedy zaczynają koziołkować. Warto jak najdłużej holować je pod wodą, nieco zmęczyć i dopiero w ostatniej fazie wyciągnąć na powierzchnię. Spięte leszcze bardzo często wyprowadzają całą ławicę znęconego miejsca, więc za wszelką cenę należy tego unikać. Listopadowe łowienie leszczy, zwłaszcza batem, to bardzo trudne wyzwanie, wymagające doskonale dopasowanego sprzętu, zanęty i techniki. Jednak każde branie, każdy hol i każda lądująca w siatce ryba daje nam niesamowitą satysfakcję. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszego kanału. Do zobaczenia. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz, klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu, przejdziecie do naszego sklepu internetowego leszcz.eu. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału, za co z góry dziękuję.